Jechał ojciec w Strzelców Bytomskich. Skręcamy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. To jest skrzyżowanie z ulicą Wojciechowskiego. Mamy kierunkowskaz, wykonujemy manewr skrętu w prawo. Podjeżdżamy tutaj do torowiska. Patrzymy, czy z lewej i z prawej strony nie nadjeżdża żaden pojazd szynowy. Jeżeli mamy wolne, możemy kontynuować jazdę. Możemy przejechać przez przejazd.